wspomniała Pani o ciężkich doświadczeniach zawodowych. Teraz mam wrażenie, też nie jest łatwy czas dla osób, które są związane z telewizją publiczną, ponieważ mam takie wrażenie, że bardzo często ludzie pytają o to, co dalej i tak dalej. No właśnie, jak się Pani czuje z takimi pytaniami o swoją przyszłość, o swoją pozycję w TVP? Chciałabym, żeby traktowali nas wszyscy, abyśmy się wszyscy traktowali jako profesjonaliści i ludzie, którzy wykonują swój zawód z pewnym zaangażowaniem. I chciałabym być też tak oceniana pod kątem tego, co robię, a nie pod kątem tego, gdzie pracuję albo jakie są konotacje związane z miejscem pracy. Myślę, że każdy z Was tego by pragnął, żeby jednak oceniali jego pracę, a nie kwestie polityczne. Straszne się to zrobiło. Tak nigdy nie było, żeby ludzi wyszydzać czy robić listy takie osób zagrożonych czy ocenianych właśnie w taki sposób negatywny. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe uniesienia emocjonalne i że jednak rozsądek zwycięży i szacunek do pracy ludzi po prostu weźmie górę nad emocjami politycznymi, które w pewnym momencie były bardzo silne. Ale wierzę w to, że Polacy jednak są ludźmi o dobrym sercu i o przemyślanych jednak decyzjach, że nie wszystko to jest kwestia tej walki plemiennej, o której tak kiedyś mówiono. Ale generalnie uważam, że spokój i wiara w siebie, zaufanie do tego, co przyniesie los i do własnych umiejętności przydaje się w życiu każdemu. Więc myślę, że panika czy zamartwianie się nie jest dobre. Jest takie powiedzenie, że kto się martwi na zapas, to tak jakby spłacał kredyt, którego nie zaciągnął. Więc jestem od tego daleka. Czyli Pani jest spokojna o swoją przyszłość w Telewizji Polskiej? Jestem spokojna o swoją przyszłość. Gdzie ona będzie? Zobaczymy. Życie jest tak nieoczekiwane, ale ja wierzę w opatrzność Bożą, więc myślę, że wszystko się dobrze skończy.